Proszę 30 sekund, dobrze? Jasne, krótko. Ja mam takie pytanie, bo z tego co widziałem, projekty przebudowy galerii Arsena, nawet tego budynku, to widziałem takie dosyć drogie rozwiązania, które zmierzają do tego, że powstanie identyczna hala jak hala architektury na ulicy Sosnowskiego. Dokładnie coś takiego mi się kojarzyło. Świetliki w dachu, taka duża hala prześwietlona. I mam w związku z tym pytanie, bo moim zdaniem akurat ten budynek ma swój klimat. Czy to nie zostanie zniszczone po pierwsze? Rozmawialiśmy o tym trochę na początku. Sorry, nie byłem, ale zmierzam też do jak gdyby takiego pytania o w ogóle o to, jak tutaj kultura ma wyglądać, bo to mi się troszeczkę kojarzy z tymi dyskusjami na temat Białostockiego Ośrodka Kultury czy Białostockiego Ośrodka Animacji i Kultury. W skrócie chodzi mi o to, że ja tam powiedziałem coś takiego, że wydaje mi się, że my tam sztukę konsumujemy i mam wrażenie, że troszeczkę z całym szacunkiem dla galerii Arsena my też tu sztukę konsumujemy. To znaczy przychodzimy na wystawy, oglądamy wystawy, konsumujemy te wystawy. Ale na przykład tak jak w Białostockim Ośrodku Kultury czy w WAK-u nie ma prób zespołów, tam się nie tworzy tej kultury, tam nie ma po prostu artystów, którzy coś tam tworzą. To ja bym na przykład oczekiwał, że tutaj też coś się będzie tworzyć, a nie tylko pokazywać często spoza Białegostoku twórców. I pozwolę odpowiedzieć. Czy tak się dzieje? Teraz nie byłabym do pośrodka tłumacza, bo w projekcie nie ma żadnego świetlika i takie okna w dachu. Nie ma żadnego świetlika w projekcie. Świetlik jest bardzo niebezpieczne dla zbiorów, dla ekspozycji. Niczego nam tak naprawdę nie daje. Jest po prostu kłopotliwym rozwiązaniem. Adaptacja tego budynku jest była przeskoczona, bo to jest kwota 20 milionów. Adaptacja tego całego budynku łącznie z wybudowaniem, z wykorzystaniem piwnic, z wybudowaniem sali projekcyjnej na dole i z wybudowaniem kawiarni. Więc to są naprawdę bardzo ekonomicznie wyliczone budynek. Znaczy sama jestem zaskoczona, że aż tak ekonomicznie, trochę nie mogę w to uwierzyć, ale grono specjalistów to sprawdzało i tak jest. Natomiast może tak by nie do końca się pan przygląda naszej pracy, może po prostu nie we wszystkich, że tak pan uczestniczy, ale żeby skutecznie prowadzić taką działalność laboratoryjną z młodzieżą, żeby rzeczywiście trzeba mieć trochę inne warunki. Mamy bardzo rozbudowany program edukacyjny, ale też współpracujemy z artystami, czyli na przykład właśnie wszystkie etapy naszej pracy wiążą się ze sobą i siebie nawzajem przenikają. Czyli na przykład jest tak, że w ramach warsztatów powstają dzieła sztuki budowane przez artystów i przez osoby uczestniczące w warsztatach i niejednokrotnie te dzieła sztuki trafią w konsekwencji do kolekcji galerii. Znaczy ja po prostu nie rozumiem tego zarzutu, bo on jest absurdalny. Znaczy pokazujemy, my nie patrzymy na to geograficznie, pokazujemy, budujemy program w oparciu o dobrych artystów. Próbujemy tworzyć z tymi dobrymi artystami konteksty związane z naszym miastem. Pani dyrektor, mogę przyjść jakąś instalację próbować stworzyć u Państwa na przykład? Nie. No właśnie, pan nie ma takich warunków technicznych. Może Pan uczestniczyć w warsztatach. Są takie warsztaty, bardzo mi gnębi Towarzystwo Gołębi na przykład, to tak myślę, że w grupie wiekowej to są takie warsztaty dla osób dorosłych, prawda? Natomiast żadna szanująca się galeria nie robi czegoś takiego, że każdy sobie może się pobawić trochę w salach wystawienniczych i pouprawiać sztukę tak ad hoc, nie mając do tego przygotowania, predyspozycji, kwalifikacji. Będziemy zmierzać powoli do końca.